Dzień dobry moi kochani, witamy się w niedzielę w Pepko. Pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału, bo to jest dla mnie bardzo, bardzo ważne i dziękuję Wam, że jest Was tutaj aż tyle. Pamiętajcie o lajkowaniu, o skomentowaniu tego filmu, zobaczcie jakie tutaj fajne krasnale stoją. I na sam początek mamy choinkę. Choinka za 70 zł, tak się prezentuje, zobaczcie, macie gotową, kupujecie 140 LEDów, światło ciepłe, przepraszam, gdzieś tutaj się schylam, a mam włosy rozpuszczone. I nie zawsze zobaczę, że tutaj mi gdzieś one dyndają, więc przepraszam z góry. Tu mamy takie bombki papierowe za 25 zł, 4 sztuki. Jak widzicie, dalej w Pepko jest tego bardzo, bardzo dużo i widzę, że jeszcze jest dokładany ten towar. Zobaczcie, mamy tutaj następną rzecz, ja już kiedyś Wam pokazywałam, ale może ktoś nie oglądał wcześniejszych przeglądów, to pokażę Wam, bo naprawdę warto. Przepiękny wianek na drzwi, od razu już z lampkami, więc nie musicie się martwić, gdzie zostawić, gdzie położyć ten włącznik do lampek. Ja tak muszę robić, bo mam po prostu bez, żeby wcześniej wiedziała, że są zy, to bym kupiła zy, żeby nie było problemu, nie? Dobra, następnym produktem to za 25 zł macie taki susz tutaj i zobaczcie, tutaj macie z różowymi dodatkami, to macie z zielonymi. I jeżeli jestem teraz w tym momencie, to chcę Wam powiedzieć, że będzie rozdanie. 10 zł kosztuje ta choinka. Będzie rozdanie i powiedzcie mi, czy chcecie, żeby wygrała jedna osoba, a więcej rzeczy, a na przykład dwie osoby, a te rzeczy będą podzielone i wtedy dostaną wtedy dwie osoby. Więc piszcie w komentarzu jeden albo dwa i ja wtedy będę wiedziała mniej więcej jak chcecie. Czy jedna więcej, czy dwie podzielone. Więc dawajcie znać, bo chciałabym przed świętami jeszcze wysłać do Was paczkę, bo to będą takie typowo świąteczne dekoracje, no i w końcu to rozdanie będzie. Tutaj macie takie łyżki drewniane, pięknie one wyglądają, jak się je włoży do jakiegoś słoika, czy do jakiegoś pojemnika i postawi na blacie. Zobaczcie, wjechały nowe formy do ciast i proszę bardzo, tu macie w kolorze złotym i tu jest jeszcze większe, ale wybaczcie, nie będę podnosić, żeby pokazać cenę, bo musiałabym to chyba wszystko wyciągać, a wiecie, to jest blaszane, więc to jest trochę ciężko jedną ręką, a poza tym to zaraz tutaj zamykają, więc będę uciekać. Tu mamy te takie łapki, ja mam te łapki, w tamtym roku też do rozdania kupowałam, w tamtym roku chyba tak, 7 zł kosztują, one przecudnie wyglądają na piekarniku, zresztą jeżeli chcecie zobaczyć, to sobie zerknijcie na mojego vlogmasa z tamtego roku. W tym roku jeszcze nie nagrałam vlogmasa z dekoracjami takimi świątecznymi, z choinką i tak dalej, bo jeszcze tego nie robiłam, ale możecie sobie zerknąć z tamtego roku. Vlogmas 2022 w playliście i tu mamy miskę, miska kosztuje 10 zł i do tej miski, zobaczcie, możecie kupić małe talerzyki, duże talerzyki, filiżanki, kubeczki, naprawdę jest tych rzeczy bardzo dużo, no i zobaczcie, pełne półki, to mi się podoba i mimo tego, że jest promocja 3 za 2, która została, słuchajcie, przedłużona, promocja została przedłużona, kupujcie 3, płacicie za 2, sama z tego skorzystałam już dwa razy, więc bardzo się cieszę, bo naprawdę tych produktów jest bardzo, bardzo dużo. Tutaj macie za 25 zł takie dyfuzory. Zapachów również i świeczek jest bardzo dużo, więc zobaczcie tutaj, matko, jak dużo. Teraz jeszcze taniej. Naprawdę wpadajcie do Pepko i kupujcie, bo opłaca się, zobaczcie, nawet komuś tak na prezencik. Ciach, pyk, kupujecie dwie rzeczy, trzecią macie gratis, dla trzeciej osoby macie gratis prezent, więc myślę, że fajne rozwiązanie. A jak wiadomo w Pepko, poczekajcie, bo szukam ceny, 3 dyszki kosztuje taki zestaw, a jak wiecie w Pepko ceny są naprawdę genialne. Muszę się przejechać do Action, bo nie wiem jak jest teraz w Action tak świątecznie, bo dosyć dawno byłam. Tu macie przepiękną świecę, zobaczcie, czyż ona nie pasuje też na prezencik, zobaczcie, 10 zł, nawet komuś do buta taki prezent zrobić. Ja myślę, że nieważne jest za ile, ważna jest pamięć, nieważne czy kupicie za 10, czy kupicie za, nie wiem, 500 zł ten prezent, mi się wydaje, że ważna jest pamięć. Zobaczcie, tutaj za dyszkę macie takie świeczki i myślę, że tym osobom będzie bardzo miło, jak coś zakupicie. 7 zł kosztuje taki lampion,
że tak powiem, świecznik, o może będzie łatwiej, świecznik i tam z tyłu, jak widzicie, jest złoty. Jejku, ile ja mam dzisiaj informacji dla Was, to jest po prostu szok. No i oczywiście zabieram się dzisiaj za vlogmas numer 3 i właśnie zobaczę, co mi tutaj napiszecie, czy jeden, czy dwa. Cztery dyszki kosztują te ściereczki, piękne są, ale cena też jest bardzo duża, chociaż przed chwilą mówiłam, że ceny są fajne, ale te ścierki to... No nie wiem, ale przepiękne są i materiał jest naprawdę cudny. 5 zł kosztuje taki pokrowiec chyba na butelkę, więc pamiętajcie, jeden albo dwa, bo ja dzisiaj nagrywam vlogmas z rozdaniem, więc też pamiętajcie, żeby sobie oglądać, bo rozdanie będzie właśnie w tym vlogmasie. Będziecie pisać komentarz i możecie wygrać te rzeczy, więc myślę, że akurat dla takich pepkowych maniaków, jak jacy tutaj są, i ten, kto ogląda, to na pewno jest pepkowym maniakiem, więc zapraszam Was naprawdę bardzo serdecznie. Zobaczcie, tutaj mamy takie szczypy w kształcie choinki i one też są fajne. Fajnie wyglądają. Tam macie takie zwykłe, a tu macie takie świąteczne za 6 zł. Zobaczcie. Fajnie wyglądają. Proszę bardzo. Odkładamy. No jest naprawdę tego dużo, więc myślę, że każdy zdąży zrobić zakupy, bo pamiętam, że w grudniu już na samym początku nie było prawie nic. Prawie nic, a w tym roku Pepco naprawdę mega duży plus za ilość towaru. 10 zł kosztuje tam ten korek do wina. I proszę bardzo, tutaj macie 6,7 litra, macie naczynie żaroodporne. Proszę bardzo, i kosztuje 55 zł. Z Pyrexa, więc to jest świetna firma. Ja mam angielskie rzeczy z Pyrexa i naprawdę już mam chyba z 10 lat. 15 zł kosztuje taka foremka i ja na to ciasto mówię owocówka. I chyba muszę sobie przynieść właśnie, bo mam u siebie na górze, bo moje dzieci bardzo lubią to ciasto. Tu mamy następną foremkę, taka jak tam ta złota, tylko w innym kolorze. Tu jest trochę inna. No teraz będą nam potrzebne foremki do pieczenia chlebków, do pieczenia ciast, więc możecie się też zaopatrzyć. I taka foremka kosztuje 9 zł. To myślę, że też jest dobra cena, bo patrząc pod kątem po prostu zakupów w innych sklepach, no to myślę, że fajna cena. A te foremki można sobie po prostu częściej wymieniać. 4 zł kosztuje taka i chyba w tych można też piec. Jeżeli się mylę, to proszę mnie tutaj poprawić. Dobra, co my tutaj jeszcze mamy? Zaraz będę tutaj zerkać. Przeszliśmy na następną półeczkę i coś, co po prostu, no... Ja zawsze muszę tym trząchnąć, nie wiem jak Wy, ale ja muszę tym trząchnąć kulę. Piękne kule i tu macie taką ogromną i już Wam mówię, jaka jest cena, zaraz Wam pokażę trochę mniejsze. I tutaj macie za 30 zł kule. Przejdziemy wyżej i tutaj są mniejsze, to są takie średnie, a tutaj są takie małe słodziaki. I powiem Wam, że moje dzieciaki bardzo lubią takie kule też i mają z poprzednich lat. Tu jest bombka, która jest naprawdę ciężka. Nie wiem, z czego ona jest zrobiona, ale jest mega, mega ciężka i kosztuje 15 zł. Nie wiem, wydaje mi się, że jakby spadła na podłogę, to by się zbiła, bo to... Tylko powiem Wam, że to jest dziwne, że to jest szkło. Tak wygląda jak szkło i w dotyku jest tak samo właśnie jak szkło, a jest bardzo ciężkie, nie wiem, może ktoś z Was wie, to dajcie mi tu znać. To macie taką gotową dekorację, oczywiście wiadomo, można sobie zrobić coś takiego samemu, ale jak ktoś nie ma możliwości, to może podejść do Pepco i sobie zakupić. Oczywiście ceny tutaj nigdzie nie widzę, wszędzie są ceny innych produktów, a jakbym zdjęła to wszystko, to by po prostu mi pospadało. Tu obok mamy zadyszkę, taki wianuszek malutki. Jeszcze łańcuchy, słuchajcie, łańcuchy, takie kuleczki. One są naprawdę bardzo rozchwytywane. Kosztują 7 zł. Tu mamy gwiazdy betlejemskie i one już są fajne takie, bo mają taki spinacz, gdzie możecie sobie to po prostu przyczepić. Gwiazdki na choinkę, 4 zł, w tamtym roku były po 3 zł, ja to pamiętacie z tamtego roku. Mam i taką, słuchajcie, ta kosztuje dalej 3 zł, tu macie taką w kolorze złotym. Ja to się mam zawsze z tymi gwiazdkami, z tymi czubkami, bo nigdy nie wiem, co wybrać. Coś, co mi się bardzo, bardzo podoba, to jest też taka bombka i jak Wasze dzieci lubią myszkamiki, to zobaczcie, możecie kupić im taką bombeczkę i też będą na pewno mega, mega zadowolone.
Co my tutaj jeszcze mamy? Ach, pokażę Wam te skrzaty, bo ja nie lubię, a może ktoś lubi, to pokażę Wam jeszcze te skrzaty, bo ostatnio Wam pokazywałam inne kolory, ale zobaczcie, są też w innych kolorach, w takich jaśniejszych. I ten skrzacik kosztuje 5 zł. Dziękuję Wam za dzisiejszy przegląd, mam nadzieję, że Wam się podobało. Pamiętajcie o moich vlogmasach, pamiętajcie, że dzisiaj będzie vlogmas z rozdaniem. Pamiętajcie również jeden albo dwa napiszcie w komentarzu. Będę wiedziała wtedy, co nagrywać. Trzymajcie się, cześć!